Agnieszko, zorganizowałaś upcyclingowy zawrót głowy. Jakie cele ci przyświecały? Opowiedz o tym. Przede wszystkim chodzi mi o wykorzystanie kreatywności, pokazanie kreatywności dzieci. Konkurs, który organizowałaś, adresowany był do bardzo wielu szkół w całej Polsce. Na czym polegał dokładnie? Polegał na wykonaniu dowolnej pracy plastycznej, recyklingowej i sfilmowaniu, w jaki sposób ta praca powstawała, skąd się wziął pomysł dzieci, jak zbierały materiały do wykonania pracy i sam efekt końcowy. Natomiast druga część, czyli dzisiejszy dzień, sam dzień finałowy, polegał na przedstawieniu scenek, w których była zaprezentowana użyteczność danej rzeczy, danego przedmiotu. Kreatywność w ogóle nie stawia sobie granic. W konkursie tak naprawdę udział mógł wziąć każdy uczeń. Dokładnie. Nasza oferta była skierowana zarówno do szkół podstawowych, do klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Co tak najbardziej ci się podobało? Moim faworytem była szkoła z Opola, czyli Sukienka wykonana z gazet. Był świetnie zrobiony film. Naprawdę dziewczyny się bardzo postarały. Ze względu na to, że mamy również kreatywne mamy u nas w szkole, powstał pomysł, żeby mamy po prostu zaprojektowały ubiory, a w charakterze modelek i modeli wystąpiły dzieci.